przyszedłeś na koncert właśnie Tomka Dolskiego. Czego się spodziewasz? Nie, czym nas on dzisiaj zaskoczy? Aż do tej pory, jak słuchałem Tomka, a byłem chyba już trzykrotnie w trakcie jego występu, to no, zaskoczył mnie przede wszystkim tym, że mamy młodego, zdolnego, tak jak świat miał Vanessa May, tak my mamy naszego Tomka Dolskiego. Dzisiaj ma zagrać utwory ze swojej płyty, ale również covery. Możliwe również, bo już rozmawialiśmy kiedyś o tym, że połączymy nasze siły i zrobimy coś wspólnie. Powiedz, Tomku, jakie utwory znalazły się na twojej płycie? Płyta ukazuje moją dotychczasową podróż po muzyce, moje poszukiwania brzmień i stylów. Stąd też właśnie pomysł na to, żeby ta właśnie pierwsza płyta była epką, na której znajdzie się 6 utworów z zupełnie różnych i skrajnych gatunków muzycznych. A to wszystko po to właśnie, żeby pokazać to, jak moja mentalność muzyczna i te stopniowe dojrzewanie się zmieniało na przestrzeni lat i miesięcy. Tytułowy utwór, który jest na płycie, nosi tytuł Love to Music. Tytuł jest nieprzypadkowy, bo pokazuje właśnie to, pokazuje moją miłość do muzyki. Jakie były początki właśnie Tomka? Początki artystyczne. Posłaliśmy go do szkoły muzycznej, żeby nie był pokrzywdzony w stosunku do starszych sióstr, ponieważ one też się kształciły muzycznie. Mówimy, niech pójdzie, zobaczymy, najwyżej sam się zniechęci, ale nie będzie miał do nas pretensji, że nie miał tej szansy. Powiedz, Tomaszu, czym nas dzisiaj Tomek Dolski zaskoczy? No, Tomek Dolski nie tylko dzisiaj. Tomek zaskakuje nas już od dawna świetną muzyką, ale myślę, że płyta Tomasza Love to Music to będzie ogromny sukces, na który Tomek pracuje już bardzo długo. Magazyn Moda i Styl obserwuje go i zawsze mu kibicuje. Dziewczyny, jak bawicie się na premierze płyty Tomka Dolskiego? Powiem szczerze, ja się nie spodziewałam, że będzie tak fajnie, normalnie super impreza i Tomek wszystkiego najlepszego. No jest niesamowicie tak, jak sam organizator sobie zaplanował. Jest naprawdę dużo atrakcji, koncert niesamowity, ludzie też cudowni, catering przepyszny, no i co więcej chcieć. Naprawdę nie spodziewałam się, że tyle osób przyjdzie. Ale no, naprawdę dobra impreza. Czym charakteryzuje się twoja płyta? Moja płyta charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest to muzyka instrumentalna, muzyka skrzypcowa, która jest na naszym rynku w bardzo małej ilości jakby spotykana. I przede wszystkim muzyka młodego człowieka, który jakby całe życie ma związane z muzyką poważną, a od niej czerpie, inspiruje i stara się przełożyć na ten nurt muzyki rozrywkowej. Mam przyjemność tutaj po raz pierwszy zupełnie premierowo wykonać swoją debiutancką płytę, zaprezentować wam swoje pierwsze dziecko. Powiedz, Ewo, jak to być jednocześnie menadżerem, a jednocześnie siostrą właśnie Tomka Dolskiego? Wiesz co, w sumie fajnie. Wiem, czego potrzebuje, wiem, co jest dla niego dobre. Fakt, że tak samo jak się kłócimy, tak samo się kochamy i tak samo się rozumiemy. A gdzie można nabyć właśnie premierową płytę Tomka? Premierową płytę Tomka można już nabyć w Empiku. Można nabyć ją na naszej stronie internetowej tomaszdolski.pl. Można ją zdobyć również na stronie wytwórni Luna Music oraz na Muzodajni. Proszę Państwa, a dlaczego akurat Tomek wybrał grę na skrzypce, a nie jakiś inny instrument muzyczny? To akurat dlatego, że jego starsza siostra jest pianistką i ona powiedziała, niech on idzie do klasy skrzypiec, będzie się uczył grać na skrzypcach, żebym ja mogła jemu akompaniować i będziemy wspólnie grać. Powiedz,
powiedz Tomku, kto pracował nad twoją płytą? Nad moją płytą pracował 4 producentów muzycznych, z czego 2 jest tutaj dzisiaj ze mną. Dwóm niestety nie udało się dojechać. Dla Tomka zrobiłem 2 kawałki, pierwszy z nich to No Words. Jest to utwór taki hip-hopowy, troszkę spokojniejszy, klimatyczny. Drugi to już jest taki konkretny, klubowy, elektrohausowy This Moment. Ja miałem okazję aranżować Tomkowi utwór The Secret Story. Jest to taki głęboki, house'owy utworek z takim troszeczkę lekką nutką mroku w całokształcie. No i głównym takim naszym dziełem jest utwór Nimra. Jest to taki trensowy utwór ze skrzypcami. W tej chwili jestem bardzo zadowolony z tego, bo mam wspaniałą wytwórnię, która zna się na rzeczy i bardzo profesjonalnie wszystko dopięła od początku do końca. Jest to wytwórnia Luna Music z Wrocławia, który jeszcze raz składam serdeczne podziękowania za opiekowanie się moją płytą. Bardzo również serdecznie dziękuję patronom, którzy zaopiekowali się moją płytą, a są to Telewizja Polsat, portal muzodajnia.pl, portal glamki.pl, magazyn Moda i Styl. Tomasz, Moda i Styl jest jednym z głównych patronów medialnych. Tak, tutaj objęliśmy patronatem imprezę Tomasza, gdyż tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo mu kibicujemy i bardzo podoba nam się jego muzyka i to, co robi. Chłopak ma 19 lat, a zaszedł już, myślę, tak daleko. Nie ma obecnie na rynku osoby, która by robiła tego typu rzeczy i myślę, że jego start w Must Be The Music i dobra pozycja w finale pokazała nam, że rzeczywiście potrzebujemy również artystów, którzy grają instrumentalnie, rozrywkowo i Tomek jest tego przykładem świetnym. Jak dzisiaj bawisz się na premierze płyty Tomka Dolskiego? Cudownie, bawię się świetnie. Jak zawsze na Tomka koncertach na pewno będzie energetycznie i super, super ekstra. Jesteśmy tutaj w dużej grupie znajomych i czekamy na jego występ. Specjalnie przyszliście na dzisiejszy koncert. Oczywiście. Jest świetnie, jest świetna zabawa, naprawdę super się bawimy, dobra muzyka. Jest mało instrumentalistów w Polsce, którzy prowadzą solową karierę, więc myślę, że to będzie coś ciekawego. Czekam na to. Czy mógłbyś zaprezentować, jak twoja płyta wygląda? Ależ oczywiście, proszę bardzo. To jest moja płyta, Love to Music, i pokażę również zawartość. Żeby nie kupować kota w worku, prawda? Tak wygląda płyta. W środku, tu jest również książeczka, w której kilka swoich skromnych słów miałem przyjemność napisać.